Portal WRC.pl. Drodzy Państwo, moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie tutaj do Waszej szkoły. Wągrowiec to jest miejsce mi znane, bo kiedyś, parę ładnych lat temu już, nasz uniwersytet, a konkretnie wydział, na którym pracuję, czyli Wydział Nauk Politycznych, miał tutaj również swoją filię i było ładnych parę lat, kiedy tu przyjeżdżałem również na zajęcia i pewnie różne osoby jeszcze, bągowcy i okolicy, mogą mnie jakoś pamiętać. Były to bardzo miłe, bardzo sympatyczne wizyty. No i z tego względu Wasze miasto bardzo dobrze mi się kojarzy. Bardzo miło mi też być w szkole imienia Stanisława Mikołajczyka, bo Stanisław Mikołajczyk to jest postać także i mnie z różnych powodów dość bliska. Raz dlatego, że się interesuję i zajmuję się współczesną historią Polski, wykładam tę historię na rozmaitych kierunkach na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. No więc w naturalny sposób Mikołajczyk jest osobą, która wchodzi w skład tematów, którymi się zajmuję, ale jest jeszcze jedna rzecz. Ja jestem rodem w ogóle z Krotoszyna, z takiego miasta leżącego na południu Wielkopolski, na pograniczu Śląska. I to jest miasto bardzo ściśle związane z tradycją mikołajczykowską, ponieważ stosunkowo niedaleko od Krotoszyna leży Dobrzyca, a jeszcze bliżej leży Strzyżew, czyli miejscowość, do której wrócili po II wojnie światowej, I wojnie światowej, jeszcze tam z krótkim epizodem właśnie w okolicach Krotoszyna, rodzice Mikołajczyka. No i to jest takie w pewnym sensie jego, jak to się często w Wielkopolsce mówiło, heimat, czyli jego mała ojczyzna. No tutaj wiemy również przecież, prawda, że niedaleko w okolicach Damasławka miał swoje gospodarstwo, więc jesteśmy jakby w tej takiej przestrzeni życia i biografii Mikołajczyka. Pamiętam też, pozwólcie jeszcze na to jedno wspomnienie osobiste, mojego nieżyjącego już dziadka, który, pamiętam, ja wtedy nie bardzo chyba wiedziałem, kto to był Mikołajczyk, ale wspominał wizytę jakiegoś niezwykle ważnego człowieka w Krotoszynie zaraz po, czy jeszcze w roku 45, wydaje mi się, to był jeszcze rok 45, i opisywał niesamowity entuzjazm, jaki temu towarzyszył. Dziadek wspominał, że sam jako szef koła powstańców wielkopolskich w Krotoszynie no, miał osobiście okazję się z Mikołajczykiem spotkać, widzieć. No i no właśnie, w taki sposób, nie tylko za sprawą lektur czy jakichś badań, Mikołajczyk stał się osobą, która jest mi bliska. Podejrzewam, że jest bliska także Wam, aczkolwiek z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że sam przecież też chodziłem do szkoły, trochę dawno już to było, ale że losami patrona szkoły można czasami zamęczyć młodzież. Tak bywa. Mam nadzieję, że Wy się tak, broń Boże, nie czujecie, ale ja bym nie chciał Was zamęczyć losami Stanisława Mikołajczyka, bo Wy na ten temat już na pewno bardzo wiele wiecie. Tak zakładam. I dlatego chciałbym powiedzieć kilka słów, które odnoszą się nie tyle do takiego przeglądu biografii, ale odnoszą się do pewnej cechy jego biografii, jego życia, szczególnie tego publicznego, politycznego, która jest być może najbardziej widoczna. Jeden z biografów Stanisława Mikołajczyka, profesor Andrzej Paczkowski, jeden z najbardziej znanych współczesnych polskich historyków, zatytułował swoją biografię polityczną Stanisława Mikołajczyka słowami tragedia realisty. Tragedia realisty. Mamy więc tutaj takie dwa określenia, które dość mocno się upowszechniły w odniesieniu do osoby Mikołajczyka. Określenia, które podkreślają najpierw ten realistyczny wymiar jego polityki, a później podkreślają, na ile i jak bardzo była to biografia tragiczna. I na tych dwóch rzeczach chciałbym się, moi drodzy, dzisiaj skupić. Wiadomo, że Stanisław Mikołajczyk to człowiek, który już w okresie przed II wojną światową odgrywał znaczącą rolę polityczną, był z całą pewnością jednym z najbliższych współpracowników Wincentego Witosa. Ale tak naprawdę o roli dziejowej Stanisława Mikołajczyka, o tym, że go dzisiaj pamiętamy, o tym, że chociażby wasza szkoła ma jego imię, tak jak i wiele innych szkół, że ma w Poznaniu pomnik, że leży na cmentarzu zasłużonych Wielkopolan, to wszystko, myślę, wynika przede wszystkim z jego losów wojennych i bezpośrednio powojennych. Bo w tych latach schyłku II wojny światowej, gdy po śmierci generała Sikorskiego objął stanowisko premiera Rzeczypospolitej na uchodźstwie, i później kilku powojennych lat, kiedy po powrocie do kraju próbował zrealizować ten projekt polityczny, który
niektórym się tak zdawało, między innymi także jemu, mógł dać Polsce szansę na utrzymanie choćby części suwerenności, to właśnie ten czas zdecydował o jego miejscu i jego roli w historii. I dlatego chciałbym się na tym krótkim, ale najważniejszym dla Mikołajczyka czasie skoncentrować i pokazać wam, gdzie i czy był w tej biografii rzeczywiście już niezwykły realizm i gdzie była właściwie ta tragedia, którą niewątpliwie ten człowiek przeżył. Moi drodzy, u schyłku II wojny światowej sytuacja dla Polski była niezwykle skomplikowana. Po pierwsze, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że istniał sojusz, istniała koalicja wymierzona przeciwko III Rzeszy, tak zwana Wielka Koalicja Antyhitlerowska, w skład której wchodziły państwa zupełnie różne pod względem swojego kształtu, ustroju, systemu. Bo z jednej strony wielkie demokracje Zachodu, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, a z drugiej strony państwo, któremu, no co tu dużo nie mówić, bliżej było do III Rzeszy, aniżeli do tych wielkich demokracji Zachodu, czyli sowiecki, stalinowski Związek Sowiecki. W takiej sytuacji Polska jako niepodległe państwo stała w niesłychanie trudnym położeniu, bo ziemie polskie stały się przedmiotem nawet nie tyle sporu, ile pewnego rodzaju przetargu, ustaleń, które toczyły między sobą te wielkie mocarstwa, Polski i Polaków to nie włączając. Zapewne słyszeliście o konferencji w Teheranie, pierwszym spotkaniu Wielkiej Trójki na przełomie listopada-grudnia 1943 roku. Nie żyje już premier Władysław Sikorski. Premierem rządu na emigracji jest Stanisław Mikołajczyk, człowiek zdolny, człowiek z całą pewnością odpowiedzialny, ale nie mający ani tej charyzmy, ani przede wszystkim tego znaczenia międzynarodowego, jakie miał jego poprzednik. I w tym momencie spotykają się Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill i Józef Stalin w odległym Teheranie, aby rozmawiać na temat kluczowych kwestii związanych z dalszym toczeniem się wojny, ale już także również o tym wszystkim, co ma po wojnie nastąpić. I staje tam również kwestia Polski, a dokładnie mówiąc jeden problem. Problem tego, jaką Polska po wojnie, po II wojnie światowej ma mieć granicę na wschodzie. Jaką ma mieć granicę na wschodzie? No, z polskiego punktu widzenia, państwo, które od samego początku uczestniczy w wojnie po stronie koalicji, po stronie antyniemieckiej, było rzeczą oczywistą, że gdy skończy się wojna, no to co najmniej powinna Polska powrócić do tego terytorium, które miała przed wojną. Że musi odzyskać pełną suwerenność, a jeśli znajdzie się, a przecież tak myślano, pośród państw zwycięskich, no to przecież zasłuży także na jakąś nagrodę. A tymczasem w Teheranie Stalin wobec Roosevelta i Churchilla stawia sprawę bardzo jasno i mówi, że wschodnia granica Polski musi przebiegać wzdłuż tak zwanej linii Kersona. Szczerze mówiąc, dla Roosevelta i dla Churchilla ta nazwa linia Kersona była pewnym zaskoczeniem podówczas, szczególnie dla Churchilla, ponieważ Stalin i Mołotow, którzy tam reprezentowali ZSRR, wymienili nazwisko Lorda Kersona, który był niegdyś ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii w roku 1920, w okresie, kiedy trwała wojna polsko-bolszewicka. Kerson był wtedy autorem wykreślenia takiej linii, która miała być tymczasową linią, wokół której miały się toczyć rokowania pokojowe między Polską a ZSRR. Wszystko później stało się nieaktualne i zostało zapomniane, no bo przecież w 20 roku przyszła wojna, Bitwa Warszawska, tak zwany cud nad Wisłą, no i te rokowania, w których mieliśmy coś tam ZSRR oddawać, jeszcze wtedy nie ZSRR, tylko Rosji bolszewickiej, no to wszystko stało się nieaktualne. Ta linia Kersona, tak jak ją Stalin przedstawił na konferencji w Teheranie, ona przebiegała mniej więcej wzdłuż tej linii, którą my dzisiaj mamy na wschodzie, z jedną odmiennością, a mianowicie Białostocczyzna wedle tej linii miała jednak pozostawać po stronie sowieckiej. Sama linia też nie określała do końca losu Lwowa, ale to nie są sprawy, które nas tutaj dzisiaj powinny interesować. Najważniejsze jest to, że oto kwestia kluczowa dla każdego państwa,
los połowy terytorium, a te ziemie na wschód od linii Kerzona leżące to było 50% terytorium przedwojennego państwa polskiego, że ta sprawa rozstrzygnęła się kompletnie ponad głowami owego zainteresowanego państwa i narodu. I tak to się stało w Teheranie. Alianci, nasi sojusznicy, czyli Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, przyjęły żądania Stalina bez większej dyskusji i zgodziły się co do tego, że po wojnie granicą Polski powinna być na wschodzie linia Kerzona. Moi drodzy, to oznaczało, że nasi sojusznicy, nasi alianci uznali za stosowne, aby ukarać Polskę utratą połowy jej terytorium, mimo że Polska od samego początku była pierwszym państwem, który przeciwstawił się przemocy niemieckiej. I to żądania te stawiał człowiek, który stał na czele państwa, które w 1939 roku powiązało się z Niemcami sojuszem, paktem Ribbentrop-Mołotow. I to właśnie od Hitlera otrzymał w prezencie Stalin linię Ribbentrop-Mołotow, którą później dla niepoznaki określano jako linia Kerzona. Czemu o tym mówię tak szeroko i jaki to ma związek z Mikołajczykiem? Otóż, moi drodzy, przede wszystkim to pokazuje, że Mikołajczyk jako premier polskiego rządu, bo wtedy był premierem polskiego rządu, stanął przed zupełnie fatalnym, okropnym wyzwaniem, że najważniejsze decyzje w sprawie Polski, jej przyszłości, jej niepodległości, jej terytorium podejmują inni, bez jakiegokolwiek polskiego udziału. Na konferencji w Teheranie miała miejsce jeszcze jedna scena, która już zupełnie dobitnie pokazuje, jak mało wtedy znaczyliśmy na arenie międzynarodowej. Otóż, moi drodzy, prezydent Roosevelt, który się wtedy, tak powiem, najmocniej zaangażował w to dążenie do porozumienia ze Stalinem, kiedy zapadła już decyzja co do tego, że Polska po wojnie straci pół swojego terytorium, poprosił Churchilla i Stalina o to, aby oni nie informowali póki co o tej decyzji, nie informowali przede wszystkim Polaków, to znaczy polskiego rządu na emigracji. Dlaczego? Roosevelt tego nie ukrywał. Powiedział, ja mam na głowie za parę miesięcy wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, w których kandyduję, i ja się nie chcę pozbawiać głosów Polonii amerykańskiej. Tych co najmniej kilku milionów głosów ludzi, którzy z reguły głosowali na demokratów, czyli na Roosevelta. Zobaczcie, ileż w tym stanowisku było, rzec by można, cynizmu i instrumentalnego traktowania. My tu w Polsce, przepraszam za małą dygresję, byliśmy i trochę jesteśmy do dzisiaj przyzwyczajeni, że za tego złego w tej wielkiej koalicji, oprócz Stalina oczywiście, bo ten jest poza klasyfikacją, poza konkursem, no to skłonni jesteśmy uznawać raczej Churchilla. O nie. Znaczy oczywiście tam przyjaciół nie mieliśmy, natomiast jeżeli można by odnaleźć osobę pośród tych dwóch wielkich przywódców Zachodu, która traktowała Polskę i Polaków z większym cynizmem i bardziej instrumentalnie, to nie był premier Wielkiej Brytanii, tylko to był ten szlachetny prezydent Stanów Zjednoczonych, dla którego interesy małych państw i małych narodów nic nie znaczyły. Ale wróćmy do Mikołajczyka. Mikołajczyk staje więc, moi drodzy, jako premier przed wyzwaniem prowadzenia polskiej polityki w okolicznościach, kiedy nic, niemal nic od nas nie zależy. Rok 1944, rok Powstania Warszawskiego, to właśnie ten rok dramatyczny, kiedy polskie losy coraz bardziej zaczynają układać się w ten nieszczęsny obraz, że wszystko dzieje się poza nami, że nawet największe ofiary, tak jak było taką ofiarą Powstanie Warszawskie, nie mają większego znaczenia dla naszej przyszłości. W 1945 roku Mikołajczyk już nie jest premierem, zastąpił go Tomasz Arciszewski, ale jest nadal bardzo znaczącą postacią wśród polityków polskiej emigracji, przychodzi słynna konferencja w Jałcie. No, pewnie słyszeliście, używa się zresztą często określenia porządek jałtański, ład jałtański, jako tej rzeczywistości, która istniała w Europie po II wojnie światowej. Z polskiego punktu widzenia mówi się często o tym, że w Jałcie zostaliśmy zdradzeni, że tam nas oddano w sowiecką strefę wpływów, że tam nas zaprzedali nasi sojusznicy Stalinowi. To są zdania o tyleż, powiedziałbym, spektakularne, co nieprawdziwe. Bo jeżeli rzeczywiście gdzieś nas zaprzedano i zdradzono, to w tym Teheranie, o którym mówiłem przed chwilą. Natomiast w Jałcie pojawił się pewien pomysł,
I ten pomysł musimy zrozumieć, bo tego będzie się długo, długo później trzymał właśnie Mikołajczyk. Co zrobić, żeby powstrzymać nieuchronny, by się wydawało, proces uzależniania Polski od ZSRR? Było rzeczą wtedy, w 1945 roku, w lutym, kiedy w Jałcie spotkali się przywódcy mocarstw, jasnym. I każdy, kto miał zdrowy rozsądek w głowie, to wiedział, że Polska jest skazana na jakąś formę zależności od ZSRR. Że my tej zależności nie unikniemy. Wtedy na całym terytorium Polski stała Armia Czerwona. Kilka milionów żołnierzy. Nie było żadnej siły, żadnej możliwości, żeby ich stamtąd usunąć. Z tego sobie zdawali sprawę Amerykanie, z tego zdawali sobie sprawę Anglicy, z tego także zdawali sobie sprawę ci Polacy, którzy myśleli nie tylko w perspektywie romantycznego ataku z motyką na słońce, tylko myśleli w kategoriach jako takiego realizmu. Winston Churchill później w swoich pamiętnikach napisał, że w Jałcie alianci, Roosevelt też, oni chcieli już zrobić coś, bo już rozumieli, kim jest Stalin tak naprawdę, żeby dla Polski uratować to, co możliwe. A co się wydawało być możliwe? Możliwa wydawała się autonomia wewnętrzna. Nie wiem, czy wiecie, ale po II wojnie światowej w bloku sowieckim, w bloku krajów uzależnionych od ZSRR, była też Finlandia. Była też Finlandia. Aczkolwiek nikt Finlandii nie kojarzy z rządami komunistycznymi. Finlandia była bowiem rządzona na takiej zasadzie wewnętrznej autonomii. Były demokratyczne wybory, był system wielopartyjny, była gospodarka rynkowa, nie było żadnych represji i ograniczeń w dziedzinie kultury, religii itd. Ale był sowiecki nadzór nad polityką zagraniczną, nad polityką bezpieczeństwa. I generalnie wydaje się, że w Jałcie Rooseveltowi i Churchillowi dokładnie o taki status, jaki miała później Finlandia, chodziło. Polska musi zaakceptować, nie ma już tutaj wyjścia, ten status zależności, ale niech on będzie ograniczony do pewnych dziedzin, do pewnego zakresu. Niech Polacy otrzymają szansę, żeby samemu zdecydować o swojej przyszłości, jeżeli chodzi o kwestie gospodarki, kultury, polityki itd., itd. Dlatego w porozumieniu jałtańskim znalazło się takie sformułowanie, które dzisiaj trochę słabiej pamiętamy, ale tam to było, że owszem, ma zostać powołany rząd, rząd, który będzie się wspierał na istniejącym już wtedy w Polsce komunistycznym rządzie tymczasowym, ale ten rząd jest po to, żeby przeprowadzić jak najszybciej wolne i demokratyczne wybory. I to te wybory zdecydują o tym, jaka będzie Polska, w sensie tym wewnętrznym. Mikołajczyk się tej myśli uchwycił. Mikołajczyk się tej myśli uchwycił i poszedł w kierunku, który dla wielu jego towarzyszy, przyjaciół, dla wielu polityków emigracyjnych, była to droga wręcz zdrady. Bo w czerwcu 1945 roku, kiedy już skończyły się działania zbrojne, w Moskwie rozpoczęły się rokowania o utworzeniu tego rządu, który postanowiono w Jałcie. Zaproszono polityków z emigracji. Ale z liczących się przyjechał tak naprawdę tylko jeden, czyli przyjechał Stanisław Mikołajczyk. Było jeszcze kilku, ale można powiedzieć mniejszej wagi. To, że Mikołajczyk poleciał do Moskwy rozmawiać z polskimi komunistami, z Bierutem, z Gomułką o utworzeniu wspólnego rządu, to większość polityków emigracyjnych uznała po prostu za zdradę. O Mikołajczyku mówiono, nie wiem, czy chwycicie tę ironię bolesną, która w tym tkwiła, że to nie jest Mikołajczyk, tylko Mikołaj Mikołajewicz Mikołajczyk. Nazywano go kawalerem jałtańskim. Wprost go o zdradę oskarżano. Dlaczego? No cóż, moi drodzy, po wojnie, po zakończeniu działań zbrojnych, kiedy ustaliła się ta mapa Europy podzielonej żelazną kurtyną, choć nie było to jeszcze do końca określone, jak ta mapa ostatecznie będzie wyglądać, większość polskiej opinii emigracyjnej, w Polsce to wyglądało trochę inaczej, była zdania, że koniec wojny jest chwilowy, że stoimy u wrót III wojny światowej, że teraz ten konflikt rozgorzeje na nowo, tylko będą w nim, w jego ramach walczyć Zachód i ZSRR. I że dopiero tutaj zwycięstwo Zachodu przyniesie nam pełną i absolutną wolność. Jeśli wierzono, tak absolutnie wierzono w wybuch owej III wojny światowej, no to jakiekolwiek konszachty z komunistami,
jakiekolwiek próby nawiązywania z nimi porozumienia o zgrozo wchodzenia do jakiegoś wspólnego z nimi rządu wydawały się być czymś absurdalnym. No bo przecież po co dawać im legitymację, skoro ich i tak zaraz tutaj nie będzie. Tak myślał generał Anders, tak myślał generał Sosnkowski, tak myślała większość przedstawicieli ówczesnej emigracji. No ale wiemy doskonale, że te plany, czy raczej te nadzieje na trzecią wojnę światową się nie ziściły. Zresztą, co dużo mówić, były wyrazem pewnego braku realizmu właśnie, bo takiej wojny, jak się wydaje, w 1945 roku nikt jeszcze nie pragnął. No ale był to wyraz pewnego takiego myślenia życzeniowego, polskiego, typowego dla nas myślenia życzeniowego, kiedy bierzemy często rzeczywistość, czy określamy, czy postrzegamy jako wyraz naszych nadziei, naszych pragnień. Mikołajczyk myślał inaczej. Mikołajczyk, niektórzy uważali, że to była kwestia jego pochodzenia, że z Wielkopolski, że z chłopów, gdzie nie było tego takiego romantycznego ducha powstańczego, mimo że przecież wiemy, że Mikołajczyk brał udział w powstaniu wielkopolskim, no ale wiemy, że to powstanie to trochę inne niż te, które wybuchały bardziej na wschód. No właśnie, więc postrzegano Mikołajczyka trochę jako takiego polityka, który nie zna Rosji, nie rozumie Rosji, ale też ma w sobie skłonność do tego, żeby odrzucać taką powstańczą drogę działalności. No właśnie, Mikołajczyk jako jedyny z ważnych polityków na Zachodzie w czerwcu 1945 roku pojechał do Moskwy, układał się z Gomułką, Bierutem i innymi komunistycznymi działaczami i zdecydował się wejść do rządu, który tam został utworzony, jako jego wicepremier. Co nim kierowało? W oczach większości swoich dawnych towarzyszy był zdrajcą. Otóż kierowała nim nadzieja na to, wiara, czy kalkulacja może lepiej powiedzieć, że to, co wymusiły mocarstwa zachodnie w Jałcie na Stalinie, to się stanie. Zresztą mówię tu o wolnych wyborach oczywiście. Mikołajczyk był skłonny zaakceptować dominację sowiecką. Wielokrotnie o tym mówił, nie ukrywał, że Polska niestety jest skazana na ten status zależności. Ale był przekonany, że Zachód doprowadzi do owych wolnych wyborów. A jeśli one rzeczywiście będą wolne, to komuniści nie mają prawa ich wygrać. No, do tego momentu wnioskowanie to było jak najbardziej realne. Zobaczmy, był taki jeden kraj w bloku sowieckim, w którym Stalin zrobił coś na kształt eksperymentu i zezwolił na wolne wybory. To były Węgry. Jesienią 1945 roku. Tam była partia, nazywała się Partią Drobnych Rolników, bardzo zbliżona do partii Polskie Stronnictwo Ludowe, które utworzył Mikołajczyk u nas w kraju. I ta Partia Drobnych Rolników w Cuglach wygrała wybory, a Ferenc Noć, który był jej szefem, został premierem. W Polsce wyglądałoby to podobnie. Polskie Stronnictwo Ludowe kilka tygodni po swoim utworzeniu, gdy Mikołajczyk wrócił do kraju na początku lipca 1945 roku, stało się największym ugrupowaniem, większym niż wszystkie inne w Polsce istniejące razem wzięte. Kiedy odbyło się tak zwane referendum ludowe, znane pod hasłem 3 razy tak, no to rzeczywiste, a nie sfałszowane wyniki tego referendum pokazywały, że poparcie Mikołajczyka w kraju oscyluje wokół 80%. Więc niby to rozumowanie było dobre. Trzeba porzucić myśl o całkowitym odzyskaniu suwerenności, bo to jest nierealne. Trzeba się nastawić na osiągnięcie tego, co możliwe. No, polityk to niby jest ten, który umie osiągnąć to, co możliwe. No tak, ale wiemy, że skończyło się to wszystko źle, a nawet bardzo źle. Okazało się, że Zachód nie ma ani tej siły, ani tego przekonania, żeby Stalina zmusić do zaakceptowania wolnych wyborów w Polsce. Nie jest w stanie zmusić go do tego, aby zaakceptował Polskę na takiej zasadzie jak Finlandia. A sam Mikołajczyk padł ofiarą, i teraz można by się zastanowić czego, bo to było, trochę było ofiarą oczywiście komunistycznego terroru i trochę było ofiarą tego bezwzględnych rządów dalekich od demokracji, ale trochę też padł ofiarą swojego własnego przekonania, że oto możemy liczyć na Stany Zjednoczone i na Wielką Brytanię. Okazało się, że nie mogliśmy liczyć. Że władze najpierw sfałszowały referendum, później sfałszowały wybory na początku roku 1947, a później Mikołajczyk uciekł z kraju, zagrożony
represjami, albo też są takie sugestie, że Służba Bezpieczeństwa celowo tworzyła takie, takie wrażenie, aby Mikołajczyk uciekł i żeby można go było przedstawiać nie jako bohatera, tylko jako uciekiniera. No a później, no cóż, później była tylko równia pochyła. Zachód, gdzie emigracja polska przyjęła go z pewną mściwą satysfakcją, z tym, co się czasami nazywa Schadenfreude, czyli radość z cudzej szkody. Mikołajczyk wyjechał do Stanów Zjednoczonych, ale tam w coraz większej izolacji żyjąc i politycznej, i osobistej, zmarł, jak się wydaje, przedwcześnie, bo w wieku zaledwie 64 lat w roku 1965. Czemu tragedia? Czemu postać tragiczna? Moi drodzy, pojęcie tragedii, greckiej tragedii, ma bardzo konkretne znaczenie i pozwólcie, że je przytoczę i pomyślmy sobie, na ile to, co już Grecy w głębokiej starożytności uznawali za cechę tragedii, pasuje właśnie do osoby Stanisława Mikołajczyka. Już, czekajcie, tylko znajdę. O właśnie. Tragedia to nieprzezwyciężalny i kończący się nieuchronną klęską konflikt jednostki z siłami wyższymi, losem, prawami historii, prawami moralnymi czy prawami społecznymi. Pomyślcie sobie, czy Mikołajczyk nie padł przypadkiem ofiarą takiego w egzystencji człowieka, jednostki, ale także i grup ludzkich, takiego losu, losu tragicznego, gdzie znajduje się ów człowiek pomiędzy swoistymi kamieniami młyńskimi, żarnami historii, które mielą i nie można uniknąć losu, który jest nam gotowany. Mikołajczyk, gdyby nie stał się owym realistą, nie wrócił do kraju, to i tak na Zachodzie czekałby go los tragiczny w tym znaczeniu, że poniósłby klęskę. On chciał coś zrobić. On chciał czegoś dokonać, on widział jakąś szansę dla naszego kraju, ale nie docenił siły tych zjawisk, które wtedy na świecie rosły w siłę, tych totalitarnych potęg, tej wielkiej rywalizacji, którą później nazwaliśmy zimną wojną, gdzie my byliśmy tylko i wyłącznie przedmiotem, a nie podmiotem tej gry. Moi drodzy, ja osobiście widzę tragizm postaci Mikołajczyka jeszcze w jednym. Wiecie, że on zmarł w 1965 roku. Miał zaledwie 64 lata. Zaledwie. Jak sobie przeliczymy jego wiek, to właściwie przy pewnym szczęściu, zdrowym odżywianiu, niepaleniu i niepiciu mógł dożyć roku 89. Czyli roku, w którym Polska ponownie odzyskała suwerenność. I myślę, że on sam pewnie swoje życie inaczej by oceniał, gdyby dane mu było do tego 89 roku doczekać. Tymczasem umierał w rzeczywistości, gdzie wydawało się, iż nie ma jakiejś bliskiej nadziei dającej szansę Polsce i Polakom. No i ostatnia, moi drodzy, sprawa, o której chciałem wam jeszcze też również wspomnieć. Chodzi mi mianowicie o to, że muszę powiedzieć, że ja się bardzo cieszę, że pojawia się dzisiaj wiele inicjatyw, które przypominają postać Stanisława Mikołajczyka. Cieszę się z jednego względu, bo oficjalna polityka historyczna, z którą dzisiaj mamy do czynienia, polityka historyczna organów polskiego państwa, bynajmniej pamięci Stanisława Mikołajczyka nie kreuje. Po II wojnie światowej mieliśmy do czynienia z bardzo zróżnicowanymi postaciami Polaków, postawami Polaków, których łącznikiem było to, iż chcieli oni statusu Polski niepodległej, autonomicznej, w każdym razie na pewno nie byli sługami obcego mocarstwa. Byli tacy, którzy pragnęli po prostu z bronią w ręku iść i walczyć, dzisiaj w sposób zupełnie ahistoryczny, ale nazywa się ich żołnierzami wyklętymi, to byli ci żołnierze podziemia niepodległościowego. Byli tacy jak Stanisław Mikołajczyk i jego PSL, którzy chcieli walczyć, ale drogą legalną. Były takie środowiska, jak na przykład środowiska katolików świeckich skupione wokół Tygodnika Powszechnego, wokół Tygodnika Warszawskiego, które również zakładały drogę walki, przede wszystkim o kulturę, o tożsamość. I teraz
wedle dzisiejszej perspektywy, którą nam się w pewien sposób narzucić stara taka oficjalna dzisiaj, jak to się mówi, narracja, czyli ten przekaz, że jedynym słusznym, prawidłowym i bohaterskim wyborem była walka z bronią w ręku. I mówi się ciągle, poniekąd słusznie, bo to też trzeba pamiętać, ale o owych żołnierzach wyklętych i o owych członkach podziemia niepodległościowego, o Ince, o Zagończyku, o innych bohaterach tego zbrojnego podziemia, to jest dobre, ale nie jest dobre wówczas, jeśli wypiera z pamięci, szczególnie młodych ludzi takich jak wy, inne postawy, które w tamtym czasie dramatycznym, straszliwym, były kto wie czy nie słuszniejsze, kto wie czy nie bardziej roztropne. Czyli takich ludzi jak Stanisław Mikołajczyk, jak ówcześni przedstawiciele polskiego kościoła z kardynałem Augustem Chlądem na czele. Czyli ci, którzy wiedząc, że komunizm jest złem, uznają, że należy skończyć z przelewem krwi i należy starać się walczyć o to, co potrzebne, o to, co można zrobić. Przeczytałem niedawno założenia podstawy programowej z historii i tam jest wyraźnie napisane, że w odniesieniu do tej tematyki związanej z okresem powojennym, że uczeń winien, cytuję, charakteryzować postawy Polaków wobec nowych władz ze szczególnym uwzględnieniem oporu zbrojnego. Ze szczególnym uwzględnieniem oporu zbrojnego. Czyli wam, urzędnicy od oświaty, starają się włożyć do głów, że postawa Inki była słuszniejsza, aniżeli postawa Stanisława Mikołajczyka. W ogóle Stanisława Mikołajczyka się w gruncie rzeczy ma tutaj wyrzucić. I dlatego jeszcze raz powiadam, to jest rzecz z punktu widzenia pamięci historycznej, z punktu widzenia szczególnie młodszego pokolenia, która jest brutalną ingerencją, która pokazuje, że do historii bardzo wielu, szczególnie polityków, ma stosunek instrumentalny. Że tę historię starają się ukształtować, przekaz owej historii, waszą pamięć o tej historii w taki sposób, żeby to służyło ich interesom politycznym. Nie można się na to dać nabrać. Historia jest rzeczywistością skomplikowaną. Nie ma w niej nigdy całkowitej racji i całkowitego braku racji. Nie ma w niej nigdy jedynie słusznych postaw. Ja wiem, że to jest trudne, bo szczególnie młody człowiek oczekiwałby pewnej jednoznaczności, jeśli chodzi o oceny. Natomiast wierzcie mi, ta jednoznaczność najczęściej będzie nas wiodła na manowce. I Stanisław Mikołajczyk wyraźnie to pokazuje. Wyraźnie to pokazuje. Dziękuję wam bardzo. To tyle z mojej strony.